Witam w prezentacji i montażu 31 numeru DeLoreana z powrotu do przyszłości od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy tylną, prawą i lewą płytę podwozia i śrubki.
W tym numerze otrzymaliśmy i przykręciliśmy dwie tylne płyty podwozia. Po montażu części z 31 numerów mamy zmontowane tylną część ze zderzakiem, światłami, tablicą, lewy przedni błotnik, ramę nośną z płytami podwozia, przednią i dolną płytą z drążkiem skrętnym kierowniczym, z przednim i tylnym zawieszeniem, czterema kołami, chłodnicę z rurami wody, łoże silnika z silnikiem tłumikiem i Mr. Fusion. Numer 31. Na drugiej i trzeciej stronie mamy logo kolekcji, spis treści, zdjęcie modelu, informacje od wydawcy, drugie zdjęcie modelu i spis części. Mamy instrukcję montażu płyt podwozia i pokazany model z zamontowanymi płytami. Gra z czasem, przy maszynie do pisania. Robert Zekins i Paul Sgal piszą szkice scenariusza do sequela Powrotu do przyszłości. Księga inwestycja. Mamy zdjęcie i informację, że jeden z pierwszych pomysłów miała być próba zdobycia przez Martiego Sports Almanach z wynikami rozgrzewek z przyszłości. Obstawiając zakłady u Buchmachera mógł zarobić sporo pieniędzy. Rozpatrywaliśmy szalone rozwiązania, aby wydostać się z narożnika, w którym sami się wpędziliśmy. Bob Gale. Lato miłości. Mamy zdjęcie i informację, że jako miejsce akcji Gal i Zemkis rozważali San Francisco podczas festiwalu Lata Miłości w 1967 roku. Matka Martiego, Loriane, miała zostać pokazana jako hipiska. Jeszcze jeden powrót do przyszłości. Mamy zdjęcia i informacje, że pomysł Roberta Zemkisa opierał się na nawiązaniu do wydarzeń z pierwszego filmu w równoległej fabule. Lata 60. to skarbnica pomysłów na gagi. Logia jako hipiska, Dodzy biorący LSD, no i tak niesamowita muzyka. Bob Gale. Marty razy 3. Mamy zdjęcie i informację, że w miarę postępu prac nad scenariuszem sequela stało się jasne, że Michael G. Fox będzie miał więcej pracy. Zagra starszą wersję Martiego, a także jego syna Martiego Juniora. List do doktora. Wiadomość z przyszłości. Dodz ostrzega Martiego, by nie ingerował w kontinuum czasowe, ale ten podejmuje ryzyko. Marty napisał ostrzeżenie do Doka w 1955 roku po lewej, ale Dodz podał listę na jego oczach. Marty później odkrywa, że Dodz odzyskał kawałki i posklejał wiadomość powyżej. To informacje o przyszłości, prawda? Dodz Brown. Ciekawostki. Podróżnicy w czasie. Nikt nie powinien wiedzieć zbyt wielu o swoim przeznaczeniu. Mówi Martiemu Dodz, gdyby znał swoją przyszłość, mógłby zagrozić własnemu istnieniu, tak jak ty zagroziłeś swojemu. Podróże w czasie są podstawą opowieści science fiction od czasu, gdy podjęła ten fascynujący motyw powieść H.G. Wellsa z 1895 roku Wehikuł czasu. Po Terminatorze, wydanym w październiku 1984 roku i Powrocie do przyszłości, paradoksy czasowe regularnie pojawiają się w hollywoodzkich produkcjach. 12 małp, Donnie Darko, Wspaniała przygoda Billa i Teda. Mamy informację, co w następnym numerze, czyli zbiornik paliwa. Na ostatniej stronie mamy logo kolekcji. Osoby posiadające prenumeratę z 10 przesyłką zawierającą od 29 do 33 numeru otrzymały drugi segregator. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.